Może trochę świeżości i zaczniemy wprowadzać suchar tygodnia w odcinka? Mam jeden dobry. Imię dziewczyny zaczynające się na T i kończące na A. Twoja stara. Okej, ogłaszam sierpień miesiącem sucharów. Ślijcie. You give me fever, you give me fever, you give me fever like nobody else. You give me fever, you give me fever, you give me fever like nobody else. Witam. Nasze wspólne wakacje na jednej z wysp Atlantyku rozkręciły się na dobre. A to oznacza, że jestem gotów wybrać się razem z wami na wieczór panieński. Z jakiegoś powodu taki zaszczyt nigdy mnie nie spotkał, ale dziś to się zmieni. Zapakujcie swój najbardziej piskliwy skrzekot i zapraszam, bo... Dobrze wiesz, że nie zdarzy się to drugi raz. Dobrze wiesz, że to był nasz najlepszy czas. Za blask tego zawsze będzie ci brak. Zapamiętaj ten czas. Mam na imię Dagmara, mam 30 lat i niedługo wychodzę za mąż. Dla mnie za mąż pójście to naprawdę poważna sprawa. Moją najlepszą przyjaciółką jest Dagmara. Przyjechałyśmy tutaj na jej wieczór panieński. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Dagmara wychodzi za mąż. Jej najlepsza psiapsi to Magda. Dagmara i Magda. Dagmara, Magda, Dagmara, Magda. Muszę to zapamiętać, bo za chwilę będę je nazywał nastukana bacheloretka numer 1 i jeszcze bardziej nastukana bacheloretka numer 2. A to byłoby mało kulturalne, w ogóle nie w moim stylu. 30-letnia Dagmara chce wypocząć przed swoim ślubem. Dlatego zrezygnowała z klasycznego wieczoru panieńskiego na rzecz tygodniowego wyjazdu z przyjaciółką na Gran Canaria. Nie wie jednak, co w rzeczywistości zaplanowała jej imprezowa koleżanka. Tak się cieszę na ten tydzień z Magdą. Nigdy nie lubiłam standardowych wieczorów panieńskich, a ona idealnie to rozumie. Właśnie za to ją kocham. Słuchaj, mam dla ciebie jeszcze... Niespodziankę! Niespodzianka! Cześć! Hej, co wy zrobicie? Przyjechałyśmy na ten wieczór panieński. Będziemy pić twoje zdrówko. Wychylcie się jeszcze mocniej, to zaczniemy z przytupem i będzie więcej alko per web. Bacheloretki 3 i 4. Wieczór panieński! Idziemy do was! Wieczór panieński! Jaki wieczór panieński? Przecież inaczej umawiałyśmy. No to niespodzianka. Ale miałyśmy odpoczywać. Spa, no ale naprawdę relax. Będzie super. Ciesz się nie tym. Nie tak się umawiałyśmy. Obiecałaś, Madzia. Ale będzie naprawdę fantastycznie. Ja obiecuję ci. Z tobą chciałam ten czas spędzić. Kochana, będzie fajnie. Cześć! Jesteśmy! Cześć! 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 Panna młoda. To dla ciebie? Jest? Dla ciebie? Ale macie na sobie. Koszulka, zobacz jaka piękna. Gadżety imprezowe, ale super! Gdzie jest mój shotgun? Zakładaj, zakładaj, szybko. Ale, no, ale ty też mamy tak. Wszystkie jedzie różowe, to nie jest mój kolor. Zakładaj, pięknie będziesz wyglądać. Zakładaj. Ta w ogóle, masakra, pośmiewisku sobie zrobimy. Piękna jest, super, zakładaj. Wszystkie będziemy takie same, wszystkie będą piękne. Tak, pięknie. Zakładaj belon. Tak. Ale tylko no. Dzisiaj z wami szaleję. I proszę, pochylisz go, proszę. Dziękuję. Tylko jeden wieczór będę brała udział w tych wygłupach. Potem koniec z tym. Miałam nadzieję, że Kalina i Violetta wyluzują trochę, ale te dziewczyny mają tylko imprezę w głowie. Dagmara jeszcze się dobrze nie ohajtała, a już zamula, jakby dostała w twarz jesienią życia. Podejrzewam, że jej przyszły mąż wali w tym momencie węgorzysko z pośladków tajlandzkiego Shimeila, a koledzy go namawiają, żeby zerwał zaręczyny zakład. No to co, dziewczyny? Za zdrowie przyszłej panny młodej, tak? Bawimy się, kochana, nie zaczekaj! Dagmara pogodziła się już z myślą, że będzie musiała przejść przez klasyczny wieczór panieński. Spokojna wizyta w spa to już przeszłość. Teraz dziewczyny chcą się zabawić. Tak w ogóle to chyba powinienem się trochę bardziej wtopić w grupę, bo dziewczyny w końcu się skapną, że coś jest nie tak. Strasznie się cieszę, że Dagmara złapała taki genialny humor. Ale Norbert dzwonił! Ale nie każdy kto dzwonił! Ale ja muszę do niego odzwonić! Nie.
A dziewczyny, posłuchajcie mnie. Daj spokój. Przyjechałyśmy się tutaj pobawić, tak wyluzować. Mamy imprezowy nastrój. Dajcie spokój, odpuść. Ale może coś się stało, on tam siedzi. Słuchaj, on też ma swój wieczór kawalerski. Ale jaki wieczór kawalerski? On przecież nic nie mówi, że będzie miał, nic nie planował. Ja muszę do niego zadzwonić. On do mnie dzwonił. Nie wiem, co one mówią, że niby Norbert miał jakiś wieczór kawalerski. Nic takiego mi nie mówił. Zamiast relaksować się w spa, Dagmara musi uczestniczyć w coraz bardziej żenujących zabawach. To zdecydowanie nie jest jej guście, ale 30-latka robi dobrą minę do złej gry. Pierwsze zadanie – przynieść przyjaciółkom męskie kąpielówki. Dagmara, ty za chwilę będziesz miała męża. Pora się ustatkować. No właśnie wiem. Co powinnam z tym zrobić? Powinnaś... podejść do jakiegoś randoma na plaży i przynieść nam jego majtki. Ale Madzia, ja bym normalnie czegoś takiego nie zrobiła. Zresztą, co na to by Norbert powiedział? Norbi teraz pewnie wali konia stripteaserce. Dagi, przynoś majtki randoma w trybie now! No dobra, muszę przyznać, że te zabawy wymyślone przez dziewczyny, te kąpielówki i buziaki, są całkiem śmieszne. Ekstra. Ale teraz wymyśliłam coś naprawdę ekstra, ale to będzie po prostu hit. Wyhaczysz sobie jakichś gości, ale to muszą być takie ciasteczka, takich wie. Okej. I co? Każesz im posmarować sobie tyłek filtrem. Super! Kalina, porąbało cię, przecież to jest obrzydliwe. Obrzydliwy to będzie remik na Rodzynek Bezdomnego. Dagmara, to twoje ostatnie takie melo, baw! Się. A ja wam życzyłem smacznego? Wiem, że to smarowanie to głupi pomysł dla Dagmary, ale na taki mogła wpaść tylko Kalina. Rozumiem buziaki i slipki, ale to już jest przegięcie. Ale przestań przymuszać, jesteśmy tutaj po to, żeby nie się bawić. Nie, ja takich rzeczy nie robię po prostu. Nie, to jest przegięcie. Przestań, ja będzie robię. Super zabawa. I dlatego Dagmara bierze ślub, a Violetta Xanax. Przestań, będzie super zabawa. Ja tego nie zrobię. Wiesz co? Z tym smarowaniem tyłka to był naprawdę rewelacyjny pomysł. I wcale nie uważam tego za przesadę. Kolejny dzień. Przyszła panna młoda jest wściekła na swoją przyjaciółkę. Nie chciała żegnać swojego panieństwa, biorąc udział w kiczowatych grach i zabawach. A few moments later. Dzisiaj zrobimy tak, jak chcecie. Obiecujesz? Obiecuję, ale jutro tak, jak mi obiecałaś ty. Spa i odpoczynek i słońce, okej? Okay? Żadnych baletów. Dobrze, oczywiście. Ale mam jeden warunek. Więcej żadnych niespodzianek. Okej. Okay. Obiecujesz? Mhm. To było najmniej przekonujące, jakie w życiu słyszałem. Ale Madziax, żadnych więcej niespodzianek, obiecujesz? Mhm. Na pewno? Mhm. Na pewno? Mhm. Ty coś kręcisz. Mhm. Mów prawdę i to natychmiast. Wrzuciłam ci GHB do szampana, za jakieś 2 minuty cię jebnie. Dagi, słyszysz mnie? Tak, duże frytki do tego. Nie mogę powiedzieć Dagmarze o tym, co planujemy, bo na pewno odmówi wyjścia z hotelu. W klubie Dagmara czuje się pewniej. Jest przekonana, że niespodzianki już się zakończyły i może być już spokojna. Jednak, jak się okazuje, bardzo się myliła. No ładnie, początek imprezy, a już psiarnia wjechała na rejon. Źle się czuję z tym, że okłamałam Dagmarę, ale gdybym tego nie zrobiła, gdybym powiedziała jej prawdę, na pewno by z nami nie poszła. Dla Kaliny i przyjaciółek nie ma wieczorów panieńskich bez stripteasera. Bez stripteasera? To nie jest normalna interwencja? To gdzie ja kurwa na dołku byłem? Przyjaciółki Dagmary świetnie się bawią, jednak przyszła panna młoda jest zdegustowana i wściekła. Jeśli ona nie chce tego zrobić, to ja to zrobię. W końcu gość został opłacony, nie? To jest mój wieczór panieński i powinnam móc go spędzić tak, jak ja mam ochotę. Nie mów tak, bo dostaniesz tazerem po jajcach w Binder Than That. Przyszła panna młoda jest w złym humorze. Uciekło od swoich przyjaciółek. Chce zamówić sobie drinka. Polka? Tak, Polka. Co z tego? Od razu widzę, że nie jesteś stąd. Dawno nie widziałem brązowej piękności tutaj. Daruj sobie takie teksty, co? Niedługo wychodzę za mąż.
już nie flirtuj ze mną. Nawet moje koleżanki dzisiaj zrobiły taki wieczór, że mam dość. Ta dziewczyna ma coś w sobie. Coś, co lubię. I do tego naprawdę jest świetna. Ben Biskupski. Dagmara, masz trzy dychy, spokojnie, jesteś bezpieczna. Nieważne, nieważne. Pracujesz tu na co dzień? Tak, a czemu pytasz? Tak po prostu. Jak będziesz mieć chwilę wolnego czasu, możemy się spotkać w najbliższych dniach. Te chłopy to jednak czasem nikumate są. Przyszła dziewczyna w welonie, prosi, żeby z nią nie flirtować, bo za chwilę wychodzi za mąż. A Biskupski co? Ej, możemy się spotkać w najbliższych dniach. Tak sobie wyobrażam to, co jest w jego głowie. Biskupski, widzisz tam te dziewczyny? Jo. Co one według ciebie robią? Oglądają Netflixa, popijając ciepłe kakałko w domu z mężem? Czy na wpół przytomne gibają się na parkiecie jak pierdolony rezus? To one są wolne, a nie Dagmara, okej? Okej. Dagmara myśli, że przeżyła już wszystkie żenujące niespodzianki, dlatego szuka swoich przyjaciółek. Okazuje się jednak, że w hotelu czeka na nią kolejna zabawa. Dobry wieczór Państwu! Dzisiaj będziemy inicjować randkę z Dagmarą. Dagmara, 3 złote. We have here our beautiful friend and a beautiful wife, right? Almost wife. She will get married in a month. We will bet for her, for a date with her. It's a beautiful stuff. Zobaczcie, jaka jest piękna. Look how beautiful she is. Look at her one more time. Jak zaraz przyjedzie Liam Neeson i wszystkim wpierdoli, to się nie zdziwię. Yes. Proszę, brawo, tak. Bardzo. Do sedna, co na więcej? No dobrze, więc tak, zaczniemy. We will bet for 50 euro. Who will give 50 euro? Okay. To jest najbardziej poniżający wieczór panieński, na jakim byłem w życiu. I nie tylko dlatego, że łącznie z tym byłem na jednym. Okay. That's not enough. Maybe who will give 100? Okay. Who will give 100? Okay. What is your name? Gilberto. Okay. And who will give... Sorry. I'll give you 200. Jeszcze nie tak dawno temu, gdzieś na plantacji w Mississippi, takie imprezki były czymś zupełnie normalnym. Tylko uczestnicy nosili obrączki nie na palcach, tylko na nadgarstkach. To jest dewastująco smutne, ale ten sam naród wymyślił makrojala, więc ciężko im nie wybaczyć. Oh my god, oh, you're generous. Jaki hojny chłopak, zobacz Daga. 200 euro. Woo. Okay, we have a winner, so she is your bride for tonight. So this is a date. Come on. She's yours. Take her for a date. Dzisiaj mam apetyt na mega imprezę. W hotelowym klubie 30-latka chce wszystkim koniecznie udowodnić, że nie jest sztywniarą. Nawet dla jej najbliższej przyjaciółki Magdy, która uwielbia imprezy, wyczyny Dagmary to już za wiele. Gości! Nie wiem, czego ona się super... To ostatni wieczór w jej życiu! Bardzo dobrze! Nie jest dobrze! Nie tak, ale proszę cię! Do mnie dzisiaj! Nie, fakt, że weszłaś na stołek nie oznacza, że ten klub należy dziś do ciebie. Ale rozumiem intencje. Ja w taki sposób przynajmniej 7 razy podczas studiów próbowałem przejąć pietrynę, ale kończyło się tylko striptizem na dołku. Dagmara i jej 3 przyjaciółki trafiły do klubu w Maspalomas. Dziewczyny chcą się tu świetnie zabawić, a 30-letnia przyszła panna młoda chce im udowodnić, że ona też wie, co to znaczy dobra zabawa. Kogo ja widzę? Dagmara rzeczywiście stara się udowodnić koleżankom, że jest bardzo wyluzowana. Biskupski? Serio? Ja wiem, że mamy niż demograficzny, ale naprawdę zabrakło już w tym kraju zagubionych dzieciaków z patologicznych rodzin? Zostaw już tę Dagmarę w spokoju, no chyba, że masz 50 euro. O, widzę, że masz. Wyślę to zdjęcie do chłopaków, a niech wiedzą, że też potrafimy się nieźle bawić. W sumie Norbert nie powinien tego źle odebrać, ale lepiej, żeby nie widział, bo on jest raczej zacofany. Nie wiadomo, co Dagmara zamierza. Wychodzi z barmanem z klubu. Przyjaciółki są w szoku. W
wczorajszego wieczoru Dagmara zniknęła bez śladu. Jej przyjaciółka Magda bardzo się martwi. Wie, że koleżanka sporo wypiła. Jednak szczęśliwie Magda znajduje przyszłą pannę młodą przy hotelowym basenie. Daga! Daga, obudź się. Daga, Boże, co się stało? Prawdopodobnie opanowałam odcinek od Mickiewicza do Piłsudskiego, ale mnie dupa piecze i ręka. Pamiętam, że tańczyłyśmy. Co to jest? Bena, zawsze? Kto to jest? To jest tatuaż. Nie mam pojęcia, co wydarzyło się tej nocy. Ja na twoim miejscu już teraz zacząłbym wymyśleć historyjkę o tym, jak to wczoraj na wieczorze panieńskim dziewczyny zabrały cię do kina na Batmana z Pattinsonem i tak ci się spodobało, że jebnęłaś sobie na przedramieniu tatuaż. Totalnie nie z jego symbolem good night and good luck. Jak ja to wytłumaczę Norbertowi? I jeszcze ten tatuaż? Przecież ja tego przed nim nie ukryję. Ale sama jestem sobie winna. No nie wiem, jak zareagowałabym na takie przebudzenie na miejscu Dagmary. Dagmara, to jest tatuaż. Obrączka? O Boże, a może ty wyszłaś za mąż? Tatuaż, obrączka, welon? A jak za mąż? Przecież ja za miesiąc wychodzę za mąż. Byłyśmy też na powrocie do przyszłości, Norbert. I na trylogii Cats Vegas. Dagmara, czy on cię nie namówił do jakichś wygłupów? Nie wiem, nie pamiętam. Naprawdę jest mi żal Dagmary. Nikomu nie życzę tego, co jej się przytrafiło, ale ostrzegałam ją, żeby tyle nie piła. Nie chciała mnie słuchać. Dagmara, szukałam cię całą noc. A ja jestem w tym pokoju. Żółwik, jak pamiętasz? Przyszła panna młoda bardzo cierpi. Choć nie pamięta większej części wczorajszego wieczoru, niefortunny tatuaż wzmaga w niej poczucie winy. Nawet po wielu godzinach snu nie jest sobie w stanie przypomnieć, co robiła poprzedniej nocy. Dlaczego pozwoliłam zrobić sobie ten tatuaż? Podejrzewam, że zmusiłaś tatuażystę, który mówił ci... Pani Dagmaro, jest pani najebana. Batman nie ma serduszka, tylko nietoperza. A ty na to... To nie jest na cześć człowieka nietoperza, tylko człowieka biskupa. I wtedy tatuażysta stwierdziła, choj, 300 piechotą nie chodzą. Tajemnica rozwiązana. Zobaczcie. Robiłam trochę zdjęć wczoraj. Kto to jest? Znasz tego kolesia? To jest ten barman. Proszę, powiedz. Powiedz, że nie wrzuciłaś tego na żaden portal internetowy. Tak, błagam się. Jezus. Miałabym tak przerąbane. Teściowe by mi tego nie wybaczyło. Spokojnie. Norbert pewnie próbuje przemalować swoje bąble na żółto, żeby wyglądały jak minionki. Spokojnie. Nie wrzuciłam tego zdjęcia na żaden portal. Przesłałam je tylko jednemu z kolegów Norberta. Ale to chyba normalne, nie? Niech widzą, że nie tylko faceci potrafią się bawić. Mam taki pomysł, bo to jest jedyny sposób, w którym możemy się dowiedzieć, co się faktycznie stało. Tak, pójdziemy po śladach własnego intelektu. I dziewczyny zostały tam na zawsze. Na plaży Dagmara próbuje zapomnieć o tym, że zeszłej nocy być może wyszła za mąż za obcego mężczyznę. Norbert twój. No odbierz, przecież nie mogę teraz odebrać. No odbieraj. No odbierz, on się martwi. Hej, kochanie. A wiesz co? Nie mogłam odebrać, bo się kąpałyśmy. Tak, i nie miałam telefonu przy sobie. Słuchaj, nie mogę długo rozmawiać. Chciałam ci tylko powiedzieć, że mam nowe ulubione miasto, Gotham. Dagmara jest pewna, że poprzedniej nocy wyszła za mąż. Dowodem na to ma być obrączka, którą rano miała na palcu oraz tatuaż. Panem młodym był najprawdopodobniej barman poznany w dyskotece. Wyjaśnisz mi to jakoś? Nie, o co ci w ogóle chodzi? A jak tu masz na imię w ogóle? Odczep się ode mnie, dziewczyno. Mogłam tyle nie pić tamtej nocy. To nieoficjalna nazwa wniosku o 500+. Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, wiesz, bo... wczoraj jak przyszedł ten barman z dziewczyną, jakoś, nie wiem, zazdrosna byłaś o niego, o co chodzi? Co ty w ogóle mówisz? Przecież on w ogóle się nie liczy, on jest dla mnie nieważny. Ja kocham Norberta. A Norbert pokocha doksycyklinę, lek na kiłę. Miłość rośnie wokół jaj nas. A skąd ty wiedziałeś, gdzie mnie szukać? No przecież rano cię tutaj przyprowadziłem. Nic nie pamiętasz, naprawdę? Nie, właśnie. Absolutnie nic nie pamiętam. No widzisz, możesz na chwilę wyjść, pogadamy. Z racji tego, że opowiadałaś mi dużo o tym, że przychodzi ten dzień i obawiasz się go. Nie wiesz, jak wypadniesz, nie wiesz, jak teściowa będzie na ciebie patrzeć.
Więc pomyślałem, że fajnym pomysłem będzie zrobienie ślubu na niby. To trenujesz. Na niby? Tak. Benek, ty coś ściemniasz, bo dupa to mnie nie szczypie na niby. Na niby. I wzięliśmy ten ślub naprawdę na niby. Tak, jestem całkowicie na niby. Co z tym tatuażem? W ogóle o co z nim chodzi? A to już poważniejsza sprawa. Bardzo mocno się oparłaś, że chcesz sobie go zrobić. Ja mówiłem, że to nie jest dobry pomysł, ale stwierdziłaś, że musisz udowodnić wszystkim, że nie jesteś nudziarą. A literka B, no mówią na mnie Ben, więc... No tak. Super. Dagmara ma nadzieję, że spędzi w końcu miły, bezstresowy wieczór. Jednak ktoś na nią czeka. 30-latka nie liczyła na pojawienie się takiego gościa. To jej narzeczony, Norbert. Dagmara! 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 Cześć, kochanie. Zobacz, jakie mam fajne minionki, tylko nie dotykaj, bo plują ropą. Mówiłem smacznego? I don't care. Przyjechałem, bo rozmawiałem z tobą przez telefon, jakieś dziwne mi się wydawałeś. Dostałem jeszcze MMS-a. Co to miało znaczyć? Jakiego MMS-a? Cholera jasna, nie powinnam wysyłać tego zdjęcia. Teraz jestem winna kolejnej katastrofy. Dobrze. A to? Co to ma znaczyć? Czy ten Arbuś wiesz, jak ten Batman kochał ludzi? Bena zawsze? Co to ma znaczyć? Kto to jest? Ten Ben, który wspominałeś ze zdjęcia? Tak, to o niego chodzi. Jak to możliwe? Wyobraź sobie, jak byłam na tej imprezie wtedy z dziewczynami, to zagadałam się z nimi, powiedziałam mu, jak bardzo się boję naszego ślubu i on stwierdził, że mi pomoże właśnie w takim niby ślubem i wzięliśmy ślub na niby. Norbiego zaraz cecha U do J strzeli, jeszcze bardziej niż na koncercie. Do widzenia. Ale co ty mówisz, kochanie? No poczekaj! Przepraszam. Kalina, dość! Ale ja naprawdę dobra, nie chciałam źle. Cicho już. Daga, nie płacz, proszę cię. Co za głupia sytuacja. I co ja mam niby teraz zrobić? Poświęcić całą rękę na superbohaterów. Będziesz roztaczać aurę nonkonformizmu. Dagmara miała w przyszłym miesiącu wziąć ślub. Jednak pojawiły się pewne problemy. Panie, nie wiem, jak mam ci to opowiedzieć wszystko. Zacznę od początku. Przede wszystkim to miał być wyjazd tylko z Magdą. Spokojny, spa, taki był plan, tak jak ci mówiłam. Ale pojawiły się Violeta i Kalina. One chciały jakoś poimprezować, uczcić to, że jest mój ostatni miesiąc panieństwa, zaszaleć. Na początku nie chciałam, naprawdę. One cały czas twierdziły, że jestem sztywniarą, że nie umiem się bawić. W którymś momencie stwierdziłam, że im udowodnię, że jest inaczej. Za dużo wypiłam, zaczęłam odstawiać jakiś chory teatrzyk przed nimi. Naprawdę jest mi głupio. No i ten Ben właśnie pojawił się wtedy. Flirtowałam z nim, ale to nic nie znaczy. Ty przecież też miałeś striptizerkę. No dobrze, ale ja nie robiłem sobie z tatuażu jej imienia. Pewnie była chujowa. To w trochę innym kontekście, ale jednak przewidziałem na samym początku. Na plaży na Dagmarę czeka wielka niespodzianka. Magda z koleżankami przygotowała specjalne miejsce dla zakochanych. Dagmara jest pewna, że nie może zrezygnować z Norberta. Na szczęście przyjaciółce udało się przekonać jej narzeczonego, że jest miłością Dagmary. Kochanie, Magda mi wszystko opowiedziała. Chciałbym cię przeprosić, że nie chciałem się... Boże. Posłuchajcie. Może ja zacznę. Słuchaj, Norbert postanowił zrobić dokładnie to, czego chciałaś, czyli sprawić ci przyjemność i wziąć z tobą ślub skromnie. Norbercie, czy bierzesz Dagmarę za żonę? Z całym szacunkiem, Magda, ale przed tobą on może wziąć Dagmarę nawet za pasierba. Jakie ty masz kompetencje, żeby dawać ślub? Ty w ogóle umiesz być nieprzyzwoicie obsceniczna? Dawać tu Andrzeja Dębskiego i jebać ich wszystkich. Tak. Przyrzekasz ją kochać i szanować, być jej wiernym do końca życia? Tak, jak najbardziej. Daga, kochana. Się nie odzywaj do mnie, Szymon. I to już koniec tej fascynującej przygody w świecie pamiętników z wakacji. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak zorganizować doskonały wieczór panieński. You give me fever, you give me fever like nobody else.
Ogłoszenie parafialne. Kochani, tak jak powiedziałem na początku, ogłaszam sierpień miesiącem sucharów, więc piszcie swoje dowcipy w sekcji komentarzy. Tylko jest jeden warunek. Muszą być drętwe, nieśmieszne, suche. No, oglądacie moje filmy, więc macie przykład. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w poniedziałek o 17:00. Bo ja.